Teraz zaczynamy robić obiad. Na obiad dziś kupiłam takie mięsko z udek z kurczaka. Zrobię to w sosie śmietanowym. Nie wiem, czy wy lubicie taki, ja lubię. Z cytryną, ziemniaczki i tak dzieci dostaną surówkę porową, a ja sobie zrobię mizerię. Możecie zobaczyć takie mięso z uda. Trzeba to umyć. Rozgrzewamy patelnię. Olej. Do tego mięsa tylko się trzeba dostać. Ok, mięsko umyłam. Udowodnię. Posypuję solą i pieprzem. Sprawdźmy. Ok. Troszkę cebulki. Teraz możemy odwrócić mięsko. Dobrze nam się przypiekło. Z drugiej strony ta sama historia. W międzyczasie widzieliście, oskrobałam ziemniaki. Jak się przypiecze ta druga strona, dorzucę tą cebulkę i będę to jeszcze razem chwilę piec. Jak widzieliście, przykryłam teraz przykrywką, to troszkę się z tą cebulą podpieczę. Później wyciągnę mięsko, doleję tutaj wody, troszeczkę zrobię sosik i zblenduję, żeby tej cebuli, nie daj Boże, na talerzu nie było dzieciom. Zblenduję, przyprawię, dodam śmietanki, ale to zobaczycie za chwilę. Ziemniaczki wstawiam zawsze w szybkowarze, 10 minut do miękkości, a tu zaraz, o widzicie, ta cebulka się podsmażyła. Zaleję troszeczkę wodą, żeby zebrały się smaki. Dobra. I to się teraz będzie podpiekało. W międzyczasie przygotowałam sobie tutaj do mizerii. Ja mam akurat rzodkiewkę z ogóreczkami, bo rzodkiewka była, więc ją trzeba zużyć. Tutaj już muszę wyciągnąć to mięsko, bo muszę robić sos. To
Także myślę, że wszystko co najlepsze już się wygotowało. Teraz będziemy robić sos. Tu jest jeszcze jakiś kawałek mięska. Dobra. Co tam, Igo? Mogę zacząć. Tyle mam dzisiaj zajęcia, że Ewa musi teraz, przyjechałem właśnie i musi jechać, bo cebuli nam brakło i śmietany ci brakło, tak? Do sosu? No właśnie. A ja... No właśnie, a ja nie mam co tam się rzuca? Pilotem rzucasz, kolego? Spadł z pilotem w ręku. A ja muszę, ja skoczę Ewę zawieźć do tego i jeszcze muszę też jechać w jedno miejsce. Jestem taki zajęty normalnie. Znaczy w zasadzie, no tak, jestem zajęty, ale to może później pojadę. Teraz niech Ewa wsiada. Tylko czy ona wie, że kluczyki zostawiłem? Czy ona wie, że kluczyki zostawiłem? No, wzięła kluczyk. Słuchajcie, tu jest normalnie komarty. Komary to są takie duże. Zabiłem. No, właśnie. Ma za swoje. A ty tak daleko siedzisz? Ja tak siedzę. Kupię ci furę, rozumiesz, z tym, z elektrycznym, pamięciowym ustawianiem, to nie będziesz miała. Co nie mów nie, do mnie? Nie podpuszczaj mnie. Będziesz miała pamięciowe ustawianie i nie będziesz już wtedy miałczeć, że jeżdżę źle na przykład za daleko. Taki kolor będziemy mieli tego dachu. Jaki? Tam. A. Tam jest, widzicie? Będziemy mieli taki dach będziemy mieli. O, antracyt. Jak tam jest. Antracyt. To dopiero. O, kiedy ta? To dopiero. No właśnie. O, patrz, brama, dobra. Gdzie idziemy? No tu jest cebula, ale tam jest śmietana. No właśnie. O to chodzi. Tu mamy cebulkę. Jaką? Obojętnie. Białą. Obojętnie. No dobrze, to bierzemy białą. Kupiliśmy taki ten, kurczę. Zobaczcie, taki do tego. To do goloneczki będziemy mieć, ale to na kiedy indziej. Bo mamy w domu taką fajną golonkę. To film na pewno z tej goloneczki. Chociaż kawałeczek wam tam puszczę. No i co? I tam śmietane, cebule i takie tam różne pierdoły. No i jedziemy do domu i będzie gitara, nie? Znaczy ja muszę jechać. Tak, Ewa będzie kończyć obiad, a ja muszę jechać załatwiać 100 miliardów ważnych, niecierpiących zwłoki spraw. No. Dobrze, już wam pokazałam, że sosik jest pierwsza klasa, bardzo smaczny. Zmiksowałam tak jak mówiłam, troszkę wsypałam wegetki, pół łyżeczki, czarnego pieprzu, można też cytrynowy pieprz, jeżeli ktoś ma, ja akurat nie miałam, więc wsypałam zwykły. No i sosik jest gotowy, oczywiście można go pogotować w celu zredukowania, jeszcze troszkę, oczywiście będzie gotował, żeby zgęstniał. Jeżeli na moment podania będzie jeszcze zbyt rzadki, tego po prostu troszkę zaciągnę. Ziemniaki jeszcze mają czas, 4 minuty. Skończyły się gotować ziemniaki, odlałam wodę z nich i dopiero teraz solę. Tak robię. Solę po ugotowaniu.
Daj tłuczek do ziemniaków. Okej. To jest nie, to jest do tłuczenia kotletów, a ja chcę do ziemniaków, tamto. Igor, to wysokie. O, wysokie, ten, nie? Tak jest. Dziękuję. Fajne? No. Fajne. I będziemy tu tłuczyć ziemniaki. Tarczy, no mi go. No. Pewnie, że nam wystarczy, tu było sporo tych ziemniaków. To może dodasz mleko. Nie będę dodawała, bo jest sos. Nakładam. Okej, okay, to są żarłoki. Smakuje? Tomisiu? Mocne 3. Mocne 3 na 10. Bardzo dobre. I będzie nam smakowało na pewno. Więc żegnamy się już z Wami. My będziemy jeść obiadzik. Na dzisiaj kończymy ten vlog. Życzę Wam miłego oglądania. Zapraszam do subskrybowania kanałów, do łapeczek w górę i do komentarzy Waszych. Pozdrawiam Was serdecznie i na razie, cześć! We're gonna go.